Dzień dobry, witam Państwa, Karol Wenus. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o sygnalistach. Kto to są sygnaliści? Bo wiemy, że już 17 grudnia 2021 roku chodzą unijne uregulowania, dyrektywa unijna dotycząca właśnie sygnalistów. Więc dzisiaj powiemy sobie, kim oni są. Jakie są te uregulowania, które wejdą w życie już niedługo, jakie są na poziomie unijnym i jakie miały być, tudzież mają być na poziomie e, ustawy polskiej, której jeszcze nie ma, na co muszą się przygotować przedsiębiorcy i co najważniejsze, jakie kary za to czekają. Dzisiaj w tym temacie będę rozmawiał ze specjalistą, panem Wojciechem Dudzińskim, dobry. wieloletnim audytorem śledczym. Prezesem spółki Fraud Control. Zgadza się. No więc zacznijmy. Panie prezesie, proszę powiedzieć tak krótko, kim są właściwie sygnaliści, bo posługujemy się tym sformułowaniem, tak. natomiast ono na gruncie polskim nie jest tak dobrze znane. No umówmy się, w polskiej to nie jest polska tradycja, można sobie powiedzieć. Myśmy rzeczywiście. Przez wiele lat byli gdzieś tam pod zaborami, gdzieś byliśmy okupowani, no i no nie wykształciła się wobec tego e, taka instytucja osoby, która e, w pozytywnym tego słowa znaczeniu informuje o jakichś nieprawidłowościach. U nas to oczywiście wiadomo jest bardzo pejoratywne określenie donosiciel, czyli osoba, która działa z pobudek negatywnych. E, natomiast w krajach anglosaskich jest inna kultura. I tam taka instytucja się wykształciła czyli osoby, która dla dobra społecznego dokonuje informacji, czy przekazuje informacje o nieprawidłowościach. I tam um, ukuło się takie określenie, określenie angielskie whistleblower czyli osoba dmuchająca w gwizdek i my, próbując przeszczepić tą instytucję owegoż sygnalisty, czy whistleblowera, konkretnie mówiąc, no, zostało ukute takie określenie, właśnie sygnalista. To jest takie, jakby trochę tłumaczenie, tak, dmuchających wizdek sygnalista. Natomiast, no, nie jest być może ono do końca hmm, udane, no, bo już to określenie istnieje. Na przykład w górnictwie jest to osoba, która na przodku informuje o e, nie, nie, niebezpieczeństwie, i to jest właśnie sygnalista, e, tak? Ale, ale wie pan, ten przykład, który, który pan podał, czyli. Sygnalisty w górnictwie tak. jako osoby informującej o niebezpieczeństwie, a zatem osoby spełniającej jak najbardziej pozytywną rolę, tak. dbającą o bezpieczeństwo, myślę, tak. że tu jest, jakaś... tu jest, tu jest tak. zasadne, bo, bo takie pytanie, które na tym gruncie mi się jawi, to jest takie, czy ta negatywna opinia sygnalista, te negatywne tak. konotacje, którą mamy powiązaną. Z tym słowem nie jest błędna, czyli czy działania sygnalisty mogą być pozytywne, także na przykład dla przedsiębiorcy? Oczywiście, sygnalista, czyli generalnie osoby, które gdzieś pracują, mają największą wiedzę, tak? I rzeczywiście to wychodzi też z badań, że najwięcej nieprawidłowości czy nadużyć jest wykrywane właśnie. Poprzez y, tak zwane anonimowe zgłoszenie, prawda? No bo to jest jakaś osoba w, w organizacji, która tam pracuje i widzi, że coś złego się dzieje. E, żadna, żaden audytor tego nie wie, tam audytorzy wykrywają 2% nadużyć, tak? E, kontrola wewnętrzna 15%. A najwięcej tych informacji jest właśnie poprzez te anonimowe zgłoszenia, no bo człowiek widzi, co się dzieje i zgłasza. Jeżeli to robi z dobrych pobudek, czyli nie to, żeby komuś zaszkodzić, tylko martwi się o to dobro społeczne, czy dobro. No, czy na przykład dobrą spółkę, w której on jest zatrudniony, no to, to działa z powodów społecznych i trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest oczywiście bardzo pozytywne no, działanie. Wyobrażam sobie sytuację, że pracownik, który jest pod jakimś przełożonym, tak. który ten przełożony nie jest właścicielem danego przedsiębiorstwa, tak. danej spółki, bo to później będziemy mówić w tej um, dyrektywie, ona dotyczy i polska ustawa dotyczy dużych podmiotów powyżej 50 y, pracowników, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, tak, tak, później, tak, tak. później o hmm, tym powiem. Więc taki pracownik, który widzi pewne niedociągnięcia, czy mówiąc wprost, niestety pan jako audytor śledczy tak. wie to najlepiej, nadużycia. E, nadużycia, czy mówiąc wprost i brutalnie, złodziejstwo, złodziejstwo tak. e, swojego przełożonego, informuje o tym głównego pracodawcę, przedsiębiorcę, tak. który dzięki temu może uniknąć e, całkiem sporych, sporych strat, które ponosi. Ten prywatny przedsiębiorca, biznesmen ponosi w wyniku nieuczciwych działań tak jego, jego pracowników. Takie sytuacje też się zdarzają. Oczywiście i mnóstwo takich przypadków, ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, właśnie najwięcej czy bardzo dużą ilość spraw, którą prowadziliśmy, to by właśnie wynikały z informacji anonimowych, tak, że prezes dostawał anonim, w którym było napisane, że ten i ten pracownik Gdzieś tam, prawda, kradnie czy bierze łapówki, bo to najczęściej tego dotyczyło, kickback i tak zwane. I później się te sprawy potwierdzały. Oczywiście nie można wykluczyć, bo sytuacje też takie się zdarzają, że te zgłoszenia są robione po to, żeby komuś zaszkodzić. No i tu jest pewien problem. Mogę tylko powiedzieć krótko, że mieliśmy ostatnio taką sprawę, gdzie był pewien dyrektor odpowiedzialny za wynajmowanie firm pracy tymczasowej, powiedzmy. Doszło do zgłoszenia. CBA wpadło, zablokowane konta i tak dalej, i tak dalej, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ta, pod, ta sprawa potem się wyjaśniła, to znaczy to zgłoszenie, które było dokonane, one e, wyglądało, że tam jest nadużycie ale jak się weszło głębiej, uzyskało się więcej informacji, no to już e, okazało się, że to wyjaśnienie jest. Natomiast no, niestety tak prokuratura u nas działa, że jak już wpadnie, to nie do końca chcę słuchać jakby wyjaśnić po prostu. No. To, już, to już musi, to już, to już musi czasem, czasem, czasem coś znaleźć. Dokładnie. Poruszymy na, na sam koniec mm -hmm. chciałbym poruszyć naszego dzisiejszego spotkania. Problematykę właśnie tych e, zgłoszeń fałszywych, bo tak. tu też trzeba rozróżnić, że e, zgłoszenie jest fałszywe, bo po przeprowadzeniu kontroli tak. okazuje się, że było niezgodne z prawdą. I to trzeba odróżnić od tutaj, zgłoszenia. Tu jest tak, problem z tą ustawą, to zaraz do tego dojdziemy. Tak, od zgłoszenia, które jest świadomie dokonywane w e, złej, wierzy, złej wierze, złej wierze e, po to, żeby komuś zaszkodzić i zgłaszający, zgłaszający wie, że e, to, jest, e, to jest nieprawda. Zresztą tak. polski ustawodawca e, chce takiego zgłaszającego, który robi to w złej wierzy, e, w wie, wierze karać. również e, karać. Ale powiedzmy, że tutaj mamy doświadczenia. Chociaż, cho, chociaż muszę powiedzieć, że tu jest pewna niekonsekwencja w samej ustawie, tylko tak króciutko powiem, bo w projekcie ustawy, przepraszam, bo w projekcie ustawy jest, jest mowa o tym, że kto dokonuje nieprawdziwego zgłoszenia. A gdzie indziej w projekcie ustawy jest napisane, że ochronie podlega też ten, który dokonał zgłoszenia na podstawie właśnie dobrej wiary, czyli na, w tym momencie miał takie informacje no i uważał je za prawdziwe, prawda? Czyli nie robił tego w sposób w złej wierze. Że I tutaj jest pewna niekonsekwencja w tej ustawie. Tak? No, można tu się odwołać, można by było się odwołać do e, uregulowania w polskim kodeksie karnym o zawiadomieniu o niepopełnionym tak. przestępstwie, gdzie ktoś, kto zawiadamia o niepopełnionym przestępstwie, musi wiedzieć, że to przestępstwo nie zostało popełnione i on zawiadamia tylko dlatego, aby skierować tak e, e, postępowanie karne przeciwko komuś, żeby, żeby zaszkodzić. Za chwilę przejdziemy tak do jest. naszych do tych uregulowań, które są w dyrektywie unijnej i w projekcie ustawy polskiej powiemy dlaczego. Tak. E, Uliha to jest projekt, a nie ustawa, skoro za chwilkę nam wchodzi dyrektywa. Niedługo. Natomiast e, króciutko, a jakie były obecne e, uregulowania dotychczasowe e, tej kwestii? No sygnalista już się pojawił w ustawie o przeciwdziałaniu terroryzmowi i tam, e, tam ta instytucja zaistniała, e, jest możliwość anonimowego e, zgłaszania e, informacji też jeżeli chodzi o kwestie giełdowe w, w, też ten ten sygnalista się pojawił i tam e, spółki giełdowe już wcześniej musiały wprowadzać e, taką możliwość natomiast no jakby całościowego rozwiązania do dzisiaj nie było dwa lata temu jakby Unia no też mówmy się Unia chce bronić interesów e, swoich, to znaczy mnóstwo pieniędzy jest wydawanych, prawda, te, więc o, oni jakby zrozumieli, że tutaj wzorem, zresztą Stanów Zjednoczonych trzeba wprowadzić taką instytucję, no i dała e, krajom członkowskim dwa lata po, na wprowadzenie tej dyrektywy, tak, bo dyrektywa pojawiła się już dwa lata temu. No niestety w Polsce m, ten proces m, się znacząco opóźnił m, wprowadzenia tej dyrektywy, tak. No tak, tak można, tak można, tak <laughs> można <laughs> powiedzieć, że mówiąc dyplomatycznie, Bećmy, tak. e, znacząco się, znacząco się e, opóźnił. To, co pan mówi właśnie, że Unia chciała chronić tak. e, interesy, bo pierwotnym, e, pierwotnym gdzieś zamysłem tej dyrektywy jest chronienie e, wydawania środków unijnych, tak? tak? I miała tak mieć przede wszystkim zastosowanie tam. Gdzie są wydawane tak środki jest. unijne. Natomiast to zostało, oczywiście, to zostało rozszerzone. oczywiście rozszerzone. No dobrze, to dyrektywa unijna, to no, państwa członkowskie dostały tak. dwa lata. Dosyć, 2019 dosyć długi okres, w którym można było przeprowadzić konsultacje społeczne, przygotować się dobrze. Tak. Przede wszystkim po wprowadzeniu ustawy, poinformować, poinformować przedsiębiorców o obowiązkach i o tym, tak. co im grozi za niewypełnienie tych obowiązków. No więc dyrektywa unijna po tym okresie wchodzi w życie 17 grudnia 2021. Tak A co z polską ustawą? No i teraz tak. Po pierwsze chciałem powiedzieć tak, że biorąc pod uwagę pejoratywne konotacje donosiciela powiedzmy w, w, u nas w Polsce, spodziewałbym się jakiejś kampanii w ciągu tych dwóch lat, tak? Znaczy, żeby, bo dlaczego Ty mówię? Ja się spotykam, dzwonią do mnie osoby, na przykład dyrektorzy szkół i w sposób otwarty narzekają na to, tak? Mówią, ale o co chodzi? My nie wiemy, jeszcze nie ma ustawy. A poza tym to będzie przecież promowanie donosicielstwa. Czyli teraz ludzie nie rozumieją w ogóle istoty tej, tej dyrektywy. Dlaczego oni muszą to robić? Uważają, że to jest wręcz promowanie donosicielstwa. Więc trudno od tych ludzi wymagać, żeby oni ochoczo wdrażali tą dyrektywę. Więc to jest punkt pierwszy. Nie było kampanii, która była, przedstawiała tego sygnalistę w pozytywnym świetle. Chociażby mówiła to, o czym my powiedzieliśmy tak, na samym wstępie. Tak, tak. Czyli podawała przykłady tego, że dzięki sygnalistom tak. udawało się. Uniknąć na przykład dużych strat dla przedsiębiorcy, który inwestuje swoje środki. I tak? ludzi, tak? Bo... I, i ludzi tak. a czasem poważnych nadużyć. strat, tak nadużyć, jest. które prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Tak, tak? I dotyczą ludzi, tak? I ludzi. czy, czy Tak, tak. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no, jednak było yy, dwa lata na przedstawienie jakiegoś projektu ustawy, a trzeba wiedzieć, że dyrektywa. I jakby obowiązki, które wynikają z tej dyrektywy, wcale nie są prostymi obowiązkami. Dlatego, że trzeba wprowadzić pewne rozwiązania techniczno-organizacyjne w firmie czy, czy w organizacji, które nie są wcale proste. I na to trzeba mieć czas, trzeba wiedzieć co, jak i tak dalej. Zaraz do tego zresztą go przejdziemy. I nagle 18, 14 października, dopiero 14 października, tak, a 17 grudnia już. Dyrektywa ma zacząć obowiązywać, dopiero pojawia się projekt ustawy, w którym przedstawione są różne rzeczy, czasami niestety sprzeczne ze sobą lub też niejasne, i od tego momentu przedsiębiorca, ale też samorządowiec no, musi wprowadzać te zmiany organizacyjno-techniczne, nie mając przekonania, że to jest finalny obraz tej, tej ustawy. A jeżeli się na chwilę oni wprowadzą sobie, czy Przedsiębiorca wprowadzi sobie jakieś rozwiązanie techniczne, po czym kupi, przecież trzeba jakiś przetarg rozpisać, kupi to rozwiązanie, po czym ta ustawa jednak się zmieni i to rozwiązanie już nie będzie adekwatne do tej ustawy. I co wtedy? Wiem, to jest taka trochę dygresja, że mam wrażenie, że to jest w ogóle choroba polskiego ustawodawcy, czyli czekanie do ostatniego momentu, brak przygotowania. Brak świadomości, że jeżeli jakieś uregulowanie ma dotyczyć przedsiębiorców, to przedsiębiorca się musi do tego przygotować. Oczywiście. To się nie dzieje z dnia na dzień i no przepraszam, że to powiem, ale działania przedsiębiorców są trochę trudniejsze niż czasem podniesienie ręki i naciśnięcie guzika w odpowiednim momencie przez, przez posła, jak się to niektórym wydaje. Bo o co chodzi? Pan mówi o projekcie ustawy, Aha. ale wyjaśnijmy. Projekt ustawy nie oznacza, że ta ustawa wpłynęła do Sejmu, tylko to jest projekt Zgadza się. na poziomie Rady Ministrów, czyli chyba zostały przeprowadzone konsultacje, konsultacje. społeczne. Tak. Oczywiście konsultacje społeczne w taki sposób, jak da się przeprowadzić w tak, tak. Krótkim, w tak krótkim czasie. I Było wiele czyli... zarzutów i było wiele zarzutów, tak. i jakby wniosków o zmianę te, tego projektu ustawy. W związku z tym, jaki będzie jej finalny obraz, tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Musi to przejść przez Radę Ministrów, tak. później Sejm, Senat, być może wrócić do. Do Sejmu dopiero prezydent podpisze, więc na pewno nie zdążymy przed, przed tak. 17 grudnia 2021, może styczeń luty, może marzec, nie wiemy. Podobna sytuacja była ostatnio też omawiałem w komparii tak. 24 rozporządzenie CSP dotyczące crowdfundingu, które weszło w życie unijne 10 listopada 2021, a polska ustawa też jest na fazie, fazie projektu. I przedsiębiorcy mają myśleć na podstawie projektu. Podobnie przez długi czas przedsiębiorcy mieli się przygotowywać na podstawie projektów ustaw, tak. które składają się na tak zwany Polski Ład. Więc wszystko to jest prowizorka i, i ustawodawca zachęca, żebyśmy się na, 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 na bazie projektu. Ale ja jeszcze muszę jedną rzecz dodać, bo w tej ustawie za... Yy... Niewypełnienie przepisów tej ustawy grozi sankcja karna. Tutaj nasz ustawodawca poszedł, że tak powiem, grubo i taką sankcję przewidział. I jaka jest teraz sytuacja? Wszyscy są przekonani, no bo przecież nie ma żadnej informacji, że ta ustawa będzie obowiązywała od 17 grudnia, a więc już trzeba wykazać pełną zgodność z tą ustawą, bo jeżeli nie no to jest sankcja karna y, do trzech lat więzienia. I co się dzieje? Ludzie dzwonią, tak, pani... Y, Rozumiem, że dużo pan odbiera takich telefonów. Mnóstwo telefonów. Dyrektorzy szkół dzwonią. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. Y, y, o co chodzi w tej ustawie? Dlaczego ja mam to robić? Y, przecież to jest donosicielstwo. I tak dalej, i tak dalej. Przecież to y, jest sankcja karna. Co ja mam? I, I tak dalej, i tak dalej. No, i mnóstwo jest takich telefonów i jest, żyjemy w jakimś totalnym chaosie. Ci ludzie zamiast zajmować się y, tym, czym się powinni zajmować, czyli podnoszeniem y, poziomu nauczania w szkołach, zarządzaniem firmami, zarządzania gminą, bo przecież wszystkie gminy i tu akurat gminy powyżej 50 osób tylko, tak, to ci ludzie teraz w jakimś szale po prostu amoku kompletnym y, kombinują, wyzwaniają, tworzą te regulaminy, wie pan. No, jest po prostu kompletny chaos. Dobrze, to, y po skrytykowaniu i bardzo słusznym e, polskiego ustawodawcy, ale też słusznie pan powiedział, czyli e, pewnej braku kampanii społecznej, przejdźmy do tego, co w tych, e, co w tych przepisach, zarówno unijnych, jak i, tak. e, jak i projektowanych przepisach polskich, które pewnie no, mus, no, muszą uwzględniać w znacznym stopniu tę e, dyrektywę unijną tak. z, z samej zasady. Co w nich jest? Ko przede wszystkim, kogo dotyczy yy, zarówno unijna dyrektywa, jak i projekt ustawy o sygnalistach? Jakich przedsiębiorców? Więc yy, na razie dotyczy to przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 osób. Za dwa lata się to zmieni i już będzie obowiązywało to przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 osób. Takiego rozróżnienia ustawodawca nie dokonał w sektorze publicznym, gdzie już od 17 grudnia, czy kiedy ta ustawa wejdzie w życie, dotyczy ona podmiotów publicznych zatrudniających powyżej 50 osób. Więc wszystkie gminy, ale też wszystkie jednostki organizacyjne w ramach gminy, szkoły, baseny wszyscy oni muszą, jeżeli zatrudniają powyżej 50 osób, wdrożyć tą przepisy tej ustawy. Więc to jest jakby ten zakres, kto kto musi, kto musi wdrożyć te przepisy. I teraz to sedna tej ustawy, no bo sednem ustawy, powiedzmy, uregulowań, tak? tak. Mając na uwadze, bierzmy to zbiorczo, czyli unijna dyrektywa hmm. i polska ustawa. Sednem tych uregulowań jest dokonywanie zgłoszeń. Czyli, konkretnie mówiąc, ochrona tak. tego sygnalisty, czyli e, osoba, która dokona e, zgłoszenia, e, ma być chroniona, nie będzie można jej zwolnić, nie będzie można jej szykanować w żaden sposób. E, jakby, I to jest właśnie sedno tej ustawy, żeby dać temu, tej osobie zgłaszającej, bezpieczeństwo. E, natomiast, oczywiście, sama ustawa przedstawia szereg i tak samo dyrektowa, szereg wymogów, żeby, które należy wprowadzić. E, między innymi trzeba, i tu dochodzimy do tych problemów, właśnie techniczno-organizacyjnych. E, musimy wprowadzić bezpieczne, Kanały zgłoszeniowe. I co to są te bezpieczne kanały zgłoszenia? No to są właśnie te bezpieczne sposoby dokonywania zgłoszeń. Bezpieczne w tym zakresie, że ten zgłaszający musi mieć gwarancję kompletnej poufności i tego, że to zgłoszenie trafi tylko i wyłącznie do osoby upoważnionej. Tu akurat nasz ustawodawca dał możliwość pracodawcy, czy decyduje się na Przyjmowanie zgłoszeń anonimowych czy nie, to dyrektywa akurat przewidywała i dawała taką możliwość e, e, krajom członkowskim. Myśmy wybrali taką opcję, chociaż ona się troszeczkę gryzie, na przykład z tą ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmowi, bo tam jakby nie ma tej możliwości, są anonimowe zgłoszenia i tyle, e, więc tu też są pewne rozbieżności. Natomiast na razie w projekcie ustawy, to wie, nie wiem, może się to zmieni, bo to było krytykowane przez różne organizacje NGOs i tak dalej. Być może się zmieni to właśnie w tym kierunku, że, że, że trzeba będzie przyjmować anonimowe zbożne. Na razie jest wybór. Ehm, no dobrze, ale jak to, jak to technicznie? No zrobić? i właśnie. No bo i teraz, to ma być, nie wiem, skrzynka tak. abs, do, do absurdu redukuje. To ma być jakaś, nie wiem, skrzynka na listy, gdzie ktoś to wrzuca. Tak. To, to ma mieć dostęp do no tej i skrzynki. I, wła I właśnie dochodzimy... Bo jeżeli mówimy, że to ma być skrzynka mailowa, no to jest ten sam problem, co przy skrzynce na listy. Tak. I tym absurdalnym, e, absurdalnym e, pomyśle, który, który podałem. Jak to zrobić technicznie? No i właśnie, tu dochodzimy, jak to się mówi, diabeł twi w szczegółach. Bo łatwo sobie napisać, e, i to projekt ustawy jest taki, że z, e, kanały zgłoszeniowe, czyli te sposoby zgłoszeń muszą być co najmniej listowne lub ustne. Ale jeżeli rozbierzemy to na części pierwsze, czyli Ustalamy sobie kanał listowny, prawda? I załóżmy, że przyjęliśmy założenie, że nie przyjmujemy anonimów. Czyli ktoś musi się podpisać pod listem. Tu do... pisze, że tu doszło do nadużyć. Podpisuje się, podaje swój adres i wysyła. No, gdzie wysyła? No, no, to i to właśnie. No, właśnie. no i właśnie. I wysyła na adres firmy z dopiskiem zgłoszenie. No i teraz wiemy, że przecież w firmie istnieje jakiś system y, obiegu dokumentów. To trafia na jakąś recepcję, ktoś to potem rozdziela, Kto? No i jaką mamy gwarancję, że ktoś tej, tej koperty nie otworzy, że ktoś tej koperty nie zabierze. Były takie przypadki. Przecież w Warszawie, słynna historia pewnego burmistrza, pewnej dzielnicy, gdzie prawda szły mnóstwo kopert szło i sygnałów o jego nieprawidłowościach, ale ktoś brał te koperty i chował się do, do szuflady. Więc nie jesteśmy w stanie w tej sytuacji zagwarantować tego, czego ustawa wymaga. Czyli pełnej. Poufności, bo tam jest gwarancja pełnej poufności, czyli pewność tego, że to trafi tylko do tej jednej upoważnionej osoby. Więc trzeba byłoby zmieniać procedurę, akurat obiegu dokumentów w firmie, żeby ten, jeżeli będzie z dopiskiem sygnalista, czy tam zgłoszenie, czy tam osoba, która się tym zajmuje, żeby to nie trafiało do tej rozdzielni całościowej. Wchodzimy w dylematy skomplikowane organizacyjno-technicznie po prostu. Tak? Jeżeli ustalimy sobie drugi kanał, który proponuje. Projektu ustawy, czyli zgłoszenie ustne, mówiąc inaczej, przez telefon. No to tak, no, również jest sytuacja taka, że to jest telefon służbowy, są jakieś bilingi. No te bilingi, wiadomo, też są w księgowości księgowy może mieć dostęp do tego i będzie wiedział, kto dzwonił na ten telefon. I już może też dokonać identyfikacji telefonu. Jeżeli to będzie jeden telefon, na przykład do tak. zgłaszania do dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w jednej, tak w jednej w spółce będzie jeden telefon tak. i w tym momencie każdy, kto będzie miał dostęp do billingu tego telefonu, będzie wiedział, kto, kto, zgłasza. kto zgłaszał, bo ten telefon Dokładnie. będzie tylko temu dedykowany. Więc właśnie jak się okazuje, jeżeli chcemy wypełnić te warunki tego projektu to w ogóle nie jest to wcale proste. Mało tego, jeżeli ustalimy sobie ten e-mail, którym powiedzieliśmy, tak, to też jest kwestia taka, że ktoś dołączy dokument, na przykład w e-mailu, tam będą metadane. Na przykład, bardzo często się czasami się to zdarza, że ktoś dokonuje zgłoszenia, ale dołącza dokument jakiś, tak, I w tym dokumencie tam szeroko opisuje. Ale jeżeli to zrobi, no to są we właściwościach dokumentu, jak wiemy, jego tak. dane identyfikacyjne, tak zwane metadane. No to w jaki sposób gwarantujemy mu tą poufność? Wchodzimy w szereg szczegółów, które, jak widzimy, są skomplikowane do ogarnięcia techniczno-organizacyjnie, że tak powiem, a czasu jest mało. Trzecie rozwiązanie, to są rozwiązania tanie, nie trzeba być. Trzecie rozwiązanie to są te platformy, które się pojawiają. My też taką, jako firma platformę oferujemy, Platformę Sygnaliści, gdzie, no to wszystko jest szyfrowane, tak, że jest wejście, specjalny panel, w który się wchodzi. Jest, akurat u nas jest możliwość zgłoszenia przez przeglądarkę TOR Czyli taką przeglądarkę, która ukrywa adres IP, i rzeczywiście to wtedy jest całkowicie anonimowe i nie można dojść, kto skąd to, to zgłosił. Tam jest od razu rejestr prowadzony, bo też ustawa wymaga prowadzenia rejestru. Zgłoszenie, numer zgłoszenia, przedmiot zgłoszenia itd., itd. Ustawa przewiduje konieczność komunikacji z zgłaszającym poufnej. tak. I znowu tu jest problem, bo trzeba poufnie się z nim komunikować i poinformować go w ciągu 7 dni o przyjęciu zgłoszenia. A w ciągu trzech miesięcy o wynikach postępowania wyjaśniającego. Więc jest szereg problemów technicznych, które trzeba wypełnić. No więc to tu otwiera mi się nowe pole mhm. do y, pewnego pytania i y, zasugerowania czy narysowania problemu, to co y, pan powiedział, czyli w terminie trzech miesięcy trzeba go poinformować tak. o wynikach kontroli. Tak jest. A kto ma przeprowadzić tę kontrolę? No i jest osoba, która jest, czy podmiot, jak to projekt ustawy mówi, niezależny organizacyjny, który jest upoważniony do prowadzenia tych wewnątrz, wewnątrz firmy, tak? który jest upoważniony do prowadzenia tych postępowań. I, i, przychodzi zgłoszenie, jest wstępna weryfikacja, później jest to, to szczegółowe badanie, no i po trzech miesiącach musi być ten sygnalista poinformowany o wynikach no tego postępowania, jak to się mówi w, w projekcie ustawy następczego, tak. Czy to jest podmiot, który jest zewnętrzny w, w stosunku do danego przedsiębiorstwa, czyli w zakresie powiedzmy nie. jakiegoś, nie wiem, Outsourcingu, czy może też. Może być, może być. Może być to w zakresie outsourcingu, lub też. Wewnętrznie. Lub też wewnętrznie przedsiębiorca może zapewnić, tak. zapewnić Wyodrębnić, taki, od... wyodrębnić tak. taki podmiot. Taki podmiot. No tylko od razu, od razu mam taką wątpliwość, czy jeżeli taki podmiot będzie wyodrębniony, to on będzie zazwyczaj wyodrębniony, taka nie wiem, osoba czy komórka tak. organizacyjna w ramach większych przedsiębiorców. Hmm, tak. No więc, w, bo pewnie ci mniejsi nie, będą nie korzystać, tak. korzystać z y, jakichś y, podmiotów zewnętrznych, jak rozumiem na przykład, y, na przykład tak. y, y, Państwo się tym, tym, tym tak. zajmujecie. Y, y, natomiast ten większy podmiot, jeżeli ma wyodrębnioną komórkę, no to ta komórka musi działać w jakiś sposób, czyli nie wiem, no nie ma, ona musiałaby mieć odrębną księgowość. Bo gdy, bo jeżeli ma jedną księgowość, to księgowy, zajmując się rozliczeniem tej komórki, tak naprawdę może dojść do tego, kto zgłasza. Więc to też trzeba robić. Tak naprawdę gdzie, Pomyśleć. pomyśleć tak, tak, gdzie przedsiębiorca musi stąpać bardzo ostrożnie, jeżeli decyduje się na stworzenie takiej komórki wewnątrz swojego przedsiębiorstwa, tak. dlatego że no, na tym polu stworzonym przez ustawodawcę jest bardzo wiele min. Bardzo e... wiele. A bo, że, że jeszcze dodam, może wystąpić konflikt interesów przecież, tak? Bo może być taka sytuacja, że ta osoba, która jest tak. w tym podmiocie, również gdzieś ma konflikt interesów, bo to jest na przykład jego, nie wiem, ktoś z rodziny, yy, który jest podejrzany. I musi procedura przewidywać również to, czyli potencjalny konflikt interesów, który może wystąpić podczas tego postępowania wyjaśniającego. Więc to jest szereg problemów. Czyli nie tylko procedura wyjaśniania, ale także procedura unikania konfliktu tak. interesów, potencjalnego konfliktu interesu przez tak. osoby wyjaśniające, czyli no bardzo, bardzo skomplikowana bardzo rzecz, do której przedsiębiorcy muszą się solidnie przygotować, tak. korzystając w tym zakresie z, z no porad ekspertów tak. i profesjonalistów. A ustawy, jak nie, było, jak nie było, tak nie ma. Ja bym chciał powiedzieć dwa słowa o tym, co może interesować szczególnie oglądających nas przedsiębiorców, na których będzie spoczywać ten obowiązek, tak. a mianowicie to, co grozi za niedostosowanie swoich, swoich firm do tych wymogów, co grozi za utrudnianie tak. tych zgłoszeń. Co grozi w końcu za niezapewnienie anonimowości tym właśnie sygnalistom? E, tu są kary dosyć ostre, bo też ten zakres kar był jakby oddany do decyzji krajów członkowskich. No i nasz ustawodawca poszedł ostro. No bo to jest kara grzywny, ale też kara więzienia do trzech lat. Więc to są no, bardzo poważne sankcje, bym powiedział. Gdzie jest zostawiony, mówmy się, no jakby dużo możliwości interpretacyjnych, tak? Ty, tych przepisów. E, bo nieprowadzenie regula, regulaminu, czyli niewypełnianie zasad tej, tej ustawy grozi właśnie no, takimi sankcjami. E, w związku z powyższym, no, sprawa jest moim zdaniem poważna. E, no i powinna być szczegółowo przemyślana e, po prostu. No, a, tego a, na to, na tego czasu, a tego czasu już nie ma. A tego czasu już nie ma. To na sam koniec chciałbym dwa słowa powiedzieć o tym, mówiliśmy o przedsiębiorcach, tak. o tym, jakie na nich spoczywają obowiązki i co grozi ewentualnie za niewypełnienie tych obowiązków. Natomiast powiedzmy dwa słowa o tych, którzy zgłaszają, o tych sygnalistach. To znaczy, oni mają drogę zarówno wewnętrzną, o, i jak to, i zewnętrzną. I to, jest bardzo dobra, to jest bardzo dobry punkt, który pan redaktor tutaj yy, przedstawił, mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że wielu z przedsiębiorców myśli sobie tak, mam bardzo mało czasu, no to zrobię no, prowizorkę, tak, żeby tutaj coś mieć, jak to w Polsce. W związku z tym wprowadzę na przykład, ograniczę możliwość zgłaszania w taki sposób zgodny z prawem, powiedzmy. Czyli wprowadzę obowiązek znaczy, że nie podpisania się. Tak, obowiązek podpisania się i listownie. No i teraz oczywiście, kto wyśle listownie podpisane zgłoszenie. No mało kto i to w ogóle prawdopodobnie nikt. A tak? Efekt mrożący. Jak Efekt to, mrożący, tak. że od razu z góry nikt niczego nie zgłosi, nie będę musiał prowadzić rejestru i mam spokój. Ale halo, halo, momencik. Ale niestety, jak to mówi, jak nie kikiem, to pałką. Z drugiej strony ustawa, bowiem przewiduje sytuację taką, że zgłaszający, jeżeli uzna, że jest niebezpiecznie zgłaszać, w każdej chwili może pójść i zgłosić zewnętrznie. Do organu do tego przewidzianego, czyli Rzecznika Praw, a ten wyśle to od razu do prokuratury. I wówczas, nie mając wiedzy, nagle pojawia się u nas prokuratura, która, tak jak mówiłem wcześniej, może bazować na niepełnych informacjach, ale już nie będzie chciała do końca słuchać wyjaśnień. Mało tego, sygnalista może dokonać pod pewnymi warunkami ujawnienia publicznego. Czyli uzna, że nie, nie zgłaszam tutaj, bo tu jest niebezpiecznie, i nagle pójdzie do mediów. I my, siedząc sobie spokojnie, oglądając telewizor, nagle otworzymy, patrzymy, a tu jest o nas, tak? Nie mając żadnej wiedzy ani żadnego przygotowania. Dlatego też chcemy zachęcić tego sygnalistę, żeby on najpierw wszedł do nas, żeby on u nas to zgłosił. Będziemy mieli czas to wyjaśnić, bo może ta sprawa, tak jak mówiłem, ma swoje wyjaśnienie. I nie będzie tego całej afery, prokuratury, mediów i tak dalej. I tak to dyrektywa właśnie przedstawia. Podobne, podobne rozwiązanie może być, o ile się nie mylę, zastosowane przez sygnalistę. Jeżeli zgłosi coś do pracodawcy, tak. a pracodawca z tym nic nie zrobi, czyli przez te trzy miesiące nie podejmie żadnych działań, nie, po, tak. nie, nie poinformuje go o wynikach kontroli, to wtedy ten pracownik może to zgłosić do mediów. I co istotne, to zgłoszenie nie nosi znamion bezprawności, jakbyśmy tak, powiedzieli, tak. profesjonalnie, czyli nie może odpowiadać na przykład za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Bo. Pierwsze, co zrobił, to poszedł do y, pracodawcy, tak. ten nic z tym nie zrobił, albo nie poszedł do pracodawcy, bo pracodawca zastosował takie mechanizmy, aby y, tak. wprowadzić w życie ten, jak mówimy, efekt mrożący i może się na tym, mówiąc kolokwialnie, przejechać. Dokładnie pracodawca, tak. bo nagle zostanie o tym poinformowany z... Z podmiot zewnętrzny, Rzecznik Praw Obywatelskich, tak. albo, nawet, y, no, albo, tak. nawet, y, albo nawet media. To tytułem podsumowania naszego, naszego programu: co możemy poradzić e, przedsiębiorcom, którzy e, no, trochę boją się e, tych nowych przepisów, trochę nie wiedzą, jak się w tym poruszać, trochę są skonfundowani e, informacjami medialnymi, które się pojawiają. Szczątkowymi informacji, z, informacjami ze strony rządzącej. Znaczy, ja mam po pierwsze apel do ustawodawcy naszego, żeby po prostu była jakaś informacja, żeby ludzi poinformować, kiedy ta ustawa wejdzie. Żeby była ta informacja, tak, prawdopodobnie nie wejdzie się do nas tego grudnia, tak jak rozmawialiśmy, ale żeby ta informacja już była, żeby ci ludzie nie, nie, nie biegali po prostu z oszałami, z, oszałami, z oczami tak. po prostu wychodzącymi z orbit. Tylko, żeby się uspokoić, tak? że mamy, że mają jeszcze jakiś czas. A druga rzecz, no to nie, niewątpliwie już jest mało czasu i trzeba skorzystać z, jakby z ekspertyzy zewnętrznej, bo, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest szereg problemów, które trzeba po prostu rozwiązać technicznych i organizacyjnych. Czyli, konkludując naszą rozmowę, drogi ustawodawco, bardzo prosimy tak przyspieszyć działania. Natomiast szanowni przedsiębiorcy, nie bójcie się, korzystajcie z tak. e, pomocy podmiotów profesjonalnych, mających doświadczenie i mogącym Wam pomóc w tej trudnej, trudnej sytuacji. E, bardzo dziękuję za ja dzisiaj. E, moim i Państwa gościem był Pan Wojciech Dudziński, audytor śledczy, prezes spółki Fraud Control. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Ja dziękuję bardzo Państwu.